Witamy Państwa teraz podczas weekendu z miejsca, które brzmieć będzie nieco inaczej, bo jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, choć bardzo otwartym dla publiczności. Pani Katarzyna Pabluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprosiła nas właśnie do miejsca tak naprawdę otwartego dla wszystkich, zwłaszcza, że twórczość Kornela Makuszyńskiego już teraz jest też otwarta dla wszystkich, bo znalazła się w domenie publicznej. Tak, to prawda. Biblioteka Miejska jest otwarta dla każdego, i tego małego, i tego dużego. A dodatkowo to, co dzisiaj prezentujemy, pokazujemy, że literatura też jest dla każdego. Jest to Kornel Makuszyński, który tworzył bardzo różnorodną literaturę, był bardzo znany w latach 30. ubiegłego wieku, a dodatkowo też możemy mówić, że miał takie dwa swoje miasta, Warszawę i Zakopane, które początkowo nie darzył sympatią. Chyba miasto musiało zasłużyć na Makuszyńskiego, ale też na odwrót, też mi się tak wydaje, czytając znakomitą biografię, którą trzymam akurat w dłoni, możemy się sporo dowiedzieć o twórczości Kornela Makuszyńskiego, dlaczego pisał dla dzieci, kiedy powstawał właśnie chyba najsłynniejszy Koziołek Matołek. Dokładnie. To jest rok 1932. Proszę sobie wyobrazić, on ma już naprawdę sporo lat, a nadal potrafi bawić i cieszyć. Chociaż same losy Koziołka też są intrygujące, bo po wojnie były różne historie z tym Koziołkiem Matołkiem, ale także masa innych książek, które stanowiły kanon przez długie lata literatury dla dzieci i młodzieży. Oczywiście słynna książka Szatan z siódmej klasy. Dzisiaj może nie zaproponujemy tej lektury siódmoklasiście, ale myślę, że jest na tyle sporo humoru, że młodsze dzieci też będą miały frajdę z czytania chociażby tej książki. Mamy też przecież Awanturę o Basie, Szaleństwa tutaj... Tak, Panny Ewy, czy Panna z mokrą głową, a więc to są wszystko świetne książki, a więc zapraszam, aby sięgnąć właśnie w czasie ferii do tego, może babcia, może mama razem z mniejszym czytelnikiem usiądą i przeczytają wspólnie chociażby na przykład Legendy, także napisane, a później zilustrowane przez przyjaciela, dotyczące właśnie miast, legend polskich. Myślę, że też możemy polecić książki właśnie o Kornelu Makuszyńskim dla osób dorosłych, bo biografia jest znakomita, ona jest może już nie najnowsza, ale jednak pokazuje nieproste życie Makuszyńskiego, zmagającego się z cukrzycą i problemami, na przykład jak zdobyć chociażby insulinę w okresie wojny. Jest to taki bardzo wzruszający moment, ale także jest pokazana historia, jak Makuszyński właśnie już w Zakopanem, powiedzmy, mieszkał w willi Opolanka, notabene, a więc pierwszy raz zamieszkał w latach 30., aby po wojnie tam w Zakopanem, po wojnie już się osiedlić na stałe. I w tej willi jest Muzeum Kornela Makuszyńskiego, a więc także warto może, jeśli się jest w Zakopanem, odwiedzić to miejsce. No tak, a jak się jest w Opolu, to warto odwiedzić to miejsce na pierwszym piętrze biblioteki, zwłaszcza, że te egzemplarze, które są tutaj przed nami, ja z absolutnie pieczołowitością je dotykam, dlatego że widzę, że to już są książki, które też mają sporo lat. Tak, są to zbiory z takiej galerii książki dziecięcej. Staramy się właśnie wyłapywać, wyszukiwać, zbierać te cenniejsze zbiory, pierwsze wydania, czy pierwsze wydania powojenne, bo tutaj znajdują się takie publikacje z lat 40. ubiegłego wieku, które pokazują nam, z jaką częstotliwością były kiedyś wydawane książki, ile miały właśnie wydań, ile było egzemplarzy, czy byli ilustratorzy, którzy chętnie właśnie tego rodzaju literaturę ilustrowali. No i staramy się właśnie przy takich okazjach jubileuszowych pokazywać te nasze zbiory, które na co dzień są zamknięte. Czyli jak ktoś chce poznać tak naprawdę tajemnicę nie tylko Koziołka Matołka, to na ferie ma idealną ku temu okazję. Jak najbardziej zapraszam serdecznie do Miejskiej Biblioteki.